Ponad 20 wystawców, a na ich stoiskach bombki, medaliony, świece, lampiony, biżuteria, ozdobna ceramika i wyroby drewniane. Obok wyroby piekarnicze, ciasta, sery, pierogi, bigos, wędliny i ryby. Na placu Koraciego ruszył już świąteczny kiermasz. Jarmarkowi będą towarzyszyć koncerty w folkowych klimatach. Te w piątkowe i niedzielne popołudnie. Trzydniowy jarmark to także warsztaty wykonywania ozdób i upominków świątecznych, bezpłatna karuzela dla dzieci, przejażdżki kucykiem i fotobudka. Kiermasz czynny będzie do niedzieli w godzinach od 11 do 20. W niedzielę 15 grudnia o godzinie 16 na placu Koraciego gwiazdka na deptaku, czyli okazja, by radomianie połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.